Witamy Was, drodzy, w tym trzecim dniu naszych internetowych, wielkopostnych rekolekcji zatytułowanych Damy Radę. Dzisiaj piękny dzień, Dzień Pański, niedziela palmowa, niedziela męki pańskiej. Widzimy stojącą tutaj palmę po mojej prawej stronie, zrobioną przez mieszkańców Zarębina, którym jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za ten włożony wysiłek i trud. Super, to uczyniliście. Dzisiaj wysłuchaliśmy Ewangelii, która opowiadała o męce Chrystusa. Natomiast wcześniej wiemy, że zazwyczaj w Niedzielę Panową jest właśnie czytana Ewangelia o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. I wiemy, że Chrystus, wkraczając właśnie do świętego miasta Jeruzalem, był witany przez tłumy wiwatujące na jego cześć. Hosanna królowi Dawidowemu. Można by powiedzieć, że ci, którzy go witali, krzyczeli: tak, teraz damy radę, jest Mesjasz pośród nas, teraz ziszczą się nasze plany, nasze nadzieje, nasze marzenia, teraz wszystko już będzie dobrze, bo z Nim damy radę. Natomiast okazuje się, że nie takie było to Boże patrzenie, zupełnie inna logika Bożych planów. Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, witany przez tłumy, które za tydzień będą krzyczały pod krzyżem Jego: zejdź z krzyża, zostaw to. To nie tak ma być, to nie tak miało być, to nie tak poukładaliśmy to sobie my w naszym życiu. Otóż, drodzy, jeśli faktycznie mamy dać radę, to warto jest pójść drogą Bożych planów. Warto jest zaufać Bogu, warto jest uwierzyć Bogu. Nie bądź wola moja, ale bądź wola Twoja, mówimy właśnie w modlitwie pańskiej. Czyli zgadzamy się na to, aby to Bóg nas poprowadził. Nie abyśmy chcieli gdzieś tam iść tą swoją drogą i na nią Pana Boga teraz zapraszać. W tej kaplicy, w której jesteśmy, taka jest to też rzeczywistość, myślę, nie wszystkim znana, rzeczywistość ośrodka Emaus, o serce tego ośrodka, właśnie ta klasztorna kaplica. I wszyscy doskonale znamy tę Ewangelię uczniów idących do Emaus, Ewangelię, którą spisał właśnie Łukasz, święty Łukasz Ewangelista. Wiemy, że tam Pan Jezus daje się poprowadzić tym uczniom, którzy zmierzają w zupełnie gdzieś innym kierunku niż On chce ich zaprowadzić. Ale zobaczcie, Bóg z bardzo wielką cierpliwością, z bardzo wielką cierpliwością towarzyszy tym dwoma uczniom. I w momencie, kiedy już dochodzą do Emaus, daje im się poznać w przełamaniu chleba, wtedy oni zrozumieli, że Chrystus im towarzyszy, że Chrystus jest z nimi, że Bóg ich nie zostawił. Ten obraz, który się znajduje tutaj w naszej kaplicy, wystawiony jako pewnego rodzaju świadectwo, taka relikwia, mówi o historii, która wydarzyła się w czasie II wojny światowej. Wtedy to trzech niemieckich żołnierzy urządziło sobie taką zabawę w celność i zaczęli strzelać do obrazu, który właśnie był umieszczony w kapliczce w Mielewie na terenie naszej parafii. Obrazu przedstawiającego wizerunek Matki Bożej Czerwińskiej. Jak się uważnie przypatrzymy, mamy tam te dziury po kulach, które też są świadectwem nie tylko takiego, można powiedzieć, tego aktu jakiegoś wandalizmu i świętokradczego postępowania, ale myślę, że patrząc od strony właśnie Boga, od strony Maryi, która też nam towarzyszy w naszej drodze wiary, są takim świadectwem, że właśnie Bóg jest w centrum Twojego życia, Twoich wydarzeń. On Cię nie zostawia.
On nie mówi sobie gdzieś tam siedząc u góry, no to teraz ty masz się człowieku, co masz w swoim życiu zrobić. Ja dałem ci życie, dałem ci ten świat, dałem ci tyle szans, to ty teraz jakoś poukładaj to wszystko. Nie. Zobaczcie, drodzy. Bóg jest tym, który właśnie przychodzi po to, żeby towarzyszyć nam. On jest, można powiedzieć, tym, który niesie ten krzyż z tobą. On przyjął na siebie ciężar naszych i naszych grzechów, naszych słabości, abyśmy z tym nie pozostali sami. Bóg nie pozostawia nas samych. Udowodnił to przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, który cierpiał krzyż i mękę, abyśmy byli zbawieni. Obraz właśnie Czerwiński, ten postrzelany przez Niemców, myślę, że jest takim też świadectwem. Bóg jest tym, który chce być blisko twojej historii życia, taką, jaką ona jest. W twoim krzyżu, w twoim cierpieniu, może w twojej chorobie. Nie zostawia cię samego. Jest tym, który pragnie iść razem z tobą i ci towarzyszyć. Mówi się, że chrześcijanie to są ludzie nadziei. Pięknie o tym powiedział kanonizowany w minionym roku przez papieża Franciszka kardynał Henry Newman, że chrześcijańska nadzieja tym różni się od optymizmu, że wypływa właśnie z wiary, że Bóg jest po naszej stronie. Że Bóg jest tym, który się o nas zatroszczy. Optymista to jest ten, który ma, może powiedzieć, takie usposobienie, taką trochę osobowość, która pozwala mu gdzieś tam może przyjąć różne rzeczywistości z większą jakąś dozą też jakiegoś przyjęcia dystansu tego. Natomiast chrześcijanin winien charakteryzować się właśnie nadzieją, która wypływa z tej ufnej wiary w moc Boga. Myślę, że, drodzy, jesteśmy w takim momencie też dziejów w historii tego świata, że bardzo, bardzo mocno potrzebujemy właśnie takiej ufnej wiary w to, że Bóg jest większy od tego, co nas dotyka. W to, że zawierzając mu to swoje życie, życie swoich bliskich, swojej rodziny, nie pozostaniemy gdzieś właśnie sami, nie pozostaniemy bezradni. Że z Nim na pewno damy radę. Niech ta prawda, to przesłanie w nas, drodzy, dojrzewa. Niech też będzie przekazywana ta prawda poprzez piękne świadectwo, które będziecie składać właśnie pośród swoich bliskich w rodzinie. Mamy taką sposobność teraz, można powiedzieć trochę przymusową, że jesteśmy razem w domach pośród swoich bliskich. I to w tym miejscu, w tej wspólnocie masz okazać się chrześcijaninem. Tu masz przebaczać. Tu masz wychodzić naprzeciw tym, których Pan Bóg ci dał. Tutaj masz okazywać właśnie miłość, miłosierdzie. Tu masz iść pomóc. Właśnie tym, których obok siebie na co dzień w swoim domu dzisiaj może bardziej masz. Wczoraj też pięknie o tym mówił właśnie ksiądz Józef, o tej mocy wspólnoty, o tym, że Pan Bóg działa przez drugiego człowieka. Jeśli jest ci trudno, może jesteś źle, jesteś zdenerwowany czy zdenerwowana, pamiętaj, zawsze możesz przyjść właśnie, czy przez obraz, czy przez krzyż, stanąć w swoim sercu, powiedzieć: Panie Jezu, jest mi trudno, jest mi źle. Nie mogę tego gdzieś zdzierżyć, przyjąć. Nie jestem w stanie gdzieś znieść może jakiejś sytuacji, czy jakiegoś zachowania. Proszę Cię, daj mi swoją siłę. Proszę Cię, pozwól mi przyjąć właśnie tego drugiego człowieka, takim, jakim on jest. Bóg Cię nie zostawi. Bóg jest tym, który nigdy nie zostawia tych, którzy Go wzywają. Z Nim na pewno damy radę. Amen.